chyba burmistrza Białegostoku. Jak się do tego odniesiesz? Czy to jest jednak taka forma żartu, czy całkowicie śmiertelnie poważnie myślisz o tym, by wystartować w tym 2030 roku? A mniejsza od tego frania, może bardziej ja bym się skupił na tym rechocie Wardęgi, ale zanim do Wardęgi, to jedno zdanie do tej Kwana. Jak powiedziałeś, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Dokładnie. No to teraz zamieniajcie się w stół. Dobrze to powiedziałeś, że dokładnie. No giga czat, giga czat. Rucham dzieci cały czas, giga czat. Dobrze usłyszałeś? Take fun. No, usłyszałem, że ktoś sobie żartobliwie śpiewa rzeczy głupkowate, bo głupkowate, no ale wiesz no co? Tak. Jeszcze, jak? Ale wiesz co, ale jest różnica między zgwałceniem... Ale jeszcze, bo może czegoś jednak nie usłyszałeś, bo powiedziałeś również, że jest różnica między tym, co coś wypada, a tym, że nie wolno tego komentować. No to ja ci puszczę jeszcze coś a propos tego, co wolno, a czego nie wolno i a propos tego, co powiedziałeś, z kim się zadajesz, takim się stajesz. I teraz zamień się w słuch, take fun. Zamieniam się w słuch. Taki kurwa, taki kurwą pierdoloną. Jebany Polak, kurwa, zażygany. Chuj ci na polską matkę, kurwa, dzikę. No, XD pisze, bo kurwa, jebany, kurwa, weź go, kurwa, zbanuj. Wypierdalaj stąd, kurwa, zdychaj, kurwa. Ta matka jest kurwą. I szmatą, kurwa, menelicą. Już mnie trzęsie, nie? No okej, okay, no i do czego zmierzamy? Jeszcze stój, Wardęga, stój! A to ja my się wcale nie... Najlepsze przed wami, jeszcze stój! Ja się nie odezwałem nawet. Do czego? Słyszałeś ty? Ty we Wrocławiu mieszkasz, tak? Ty. Mieszkamy we Wrocławiu. Do gazu? Ej, no do gazu, gdzie ten twój szwagier wysyła Polaków? Do gazu? No, ja bym prosił komentarz. Znaczy nie prosił, no, żądam właśnie komentarza. Take fan, czy nie uważasz? Żądam komentarza. Dobrze, ale czy nie uważasz jednak, że nitro żądam komentarza, ale powiedziałeś, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. No tak, dobrze, ja właśnie chcę zadać pytanie do tego nagrania. On mówi nitro o Polakach. Wysyła Polaków do gazu. Tak, przed chwilą, właśnie chciałem zapytać, take fan, że jesteście osobami wpływowymi i że kształtujecie opinię. Ja chcę znać twoje zdanie. Właśnie, nie machaj łapcą, tylko swoje zdanie chcę znać. Nie uważasz, że czasem Nitrozyniak przesadza z tymi swoimi jeżeli tekstami? Chodzi o jakby ciętość języka, że uważam, przesadza? Tak, ja niewątpliwie mówiłem, że ja też często przesadzam z ciętością języka i pewne żarty są nie na miejscu, ja to już mówiłem wielokrotnie. Ciętością ja... języka? Na Boga! Ciętością języka z wyrobniajcy! Jezu, no jak ja mam dyskutować? No co ja mam, cięty jak ja mam język dyskutować? To miał... Lamusie! Cięty język to miał Fredro! No widzisz, no i co ja mam cięty powiedzieć? Cięty język to miał Fredro! Wy jesteście ostatnim szlamem, mam propozycję, spotkajcie się. Nie, ja mam spotkajcie też propozycję, skomentuj to, tchórzu, skomentuj to, już to komentowałem, to mi przerwałeś. Podzieliliście się na lepszego i na zły, i ten dobry, czyli ten tajkwan i ten zły, ten nitro. Raz nitro, raz mówi Sergiusz. Skomentuj to. Ja się nigdy dobrze nie nazwałem. Skomentuj to, Polacy do gazu. Tak powiedział, Polacy do gazu. Komentuj. Więc mówię raz jeszcze, jeżeli chcesz, ja już odpowiedziałem w Wardędze, że tak, to sami z ostrością Sergiusz języka przesadza. Pewne żarty są nie na miejscu, też stosowałem niejednokrotnie żarty, które są nie na miejscu, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcesz dyskutować o Sergiuszu, to stań z Sergiuszem, tak jak ja jestem na programie tutaj, no, z jakimkolwiek innym, i rozmawiajcie, nie? No, no bo nie ja się. Powiedziałem, ja też nie chcę być prawnikiem, ja nie jestem prawnikiem. Czemu ale ja... ty się z nim identyfikujesz! No tak. Jesteście jednym kontentem, identyfikujesz tak. się z nim, tylko podzieliliście rolę. Ty jesteś ten dobry, on jest ten zły. No nie, no ja nie jestem ten dobry, no ale okej. No z was dwóch to ty jesteś dobry, no. Ten lepszy. Ty jesteś ten mądrala obślizły, taką masz rolę, taką sobie przypisaliście rolę. Skomentuj słowa znaczy, twojego ja szwagra. To nie ja odgrywam rolę, tylko wy odgrywacie rolę. Skomentuj słowa twojego szwagra. Okay, znaczy wydaje mi się, no, ale że co ja mam tu skomentować? Skomentowałem już to, no jakby chyba temat jest zamknięty, to mam powtórzyć 3 razy tą samą wypowiedź? No, powtórz jeszcze raz. No ale po co? No to niech sobie cofnie i obsłucha, no nie wiem, no nie będę się powtarzał 3 razy. Take fan spuentował to, że uważa, że Nitro ma zbyt cięty język. No momentami tak, po twojej emocji owszem. Ale może tak, Wardęga! Ale Wardęga, słuchaj, to jest jego wypowiedź, Wardęga. Nie moja. Po prostu Panie jesteś Wardęga. Głuchy, nie słyszałeś, więc ci powtórzyłem. Bo masz problemy Panie z usłyszeniem. Wardęga. Powtórzył Panie to dwukrotnie. Wardęga. Posłuchaj, nie przerywaj. Panie Wardęga, posłuchaj, ja nie przerywaj ciebie. Mi, czy ja ci przerywam? Czy ja ci człowieku przerywam? Nie przerywam ci, dlatego ty teraz wysłuchasz mnie. To będziemy ja tutaj trzymać pewną modurę wypowiedzi. Powinien wysłuchać starszego, zawsze tak jest. Nie, mądrzejszy. O, to tym bardziej. Mądrzejszy teraz będzie mówił.
A te, nie, mądrzejszy teraz będzie mówił i starszy, nie, posłuchaj, a młodszy posłuchaj, i głupszy będzie słuchał. Nie uważasz, że twój ojciec czasem ma problemy ze słuchaniem drugiego człowieka? Wysłuchaj. Okay? Ja już wysłuchałem. Chcę no to, teraz odpowiedzieć. No to nie szczekaj do niego. Ja nie szczekam do niego. Szczeknąłeś. W jaki sposób szczeknąłem? Szczeknąłeś. Dobra. Człowieku, ty się... Wybaczam, okej. Okay. Ty się nie wstydzisz? Słucham? Ty się nie wstydzisz? Czego, ciebie? To może ja. Panie Bardęga. Panie Bardęga, pan się nie wstydzi nazywać... Właśnie teraz, widzisz, rozmawiam z tobą, jest wcięcie. I to jest taka taktyka. Już dawno żeby, by to zostało żeby zakrzyczeć. Posłuchaj, Jacek, posłuchaj. Szanowaliśmy się do tego czasu, nie? Więc oddaj mi tą resztkę szacunku, za chwilę mnie przestaniesz szanować. Naskoczyłeś właśnie na mnie, gdy ci tylko powtórzyłem, co powiedział Tejkwan. To nie są moje słowa, to są jego słowa. Powtórzyłem ci, bo nie usłyszałeś. Natomiast naskoczyłeś na mnie. Zapytałeś go po raz trzeci, jak się odnosi do tego, więc ci powtórzyłem jego słowa. A ty naskakujesz na mnie teraz? To się nazywa tautologia. Panie Wardęga, pan się powtarza, ale teraz do rzeczy. Nazywa pan Wardęga rzeczy obrzydliwe, przypisując bardzo dyplomatyczne określenia, niestosowne. Jednocześnie powiem wam tak, naskakujecie na jakąś dziewczynę, która wykorzystała swoją pozycję, urodę, chodzi o fagatę, o tej tak? fagacie. Opowiadacie o niej, naprawdę, opowiadacie o niej, to jest, ta historia jest warta lepszej sprawy. Opowiadacie o niej, pastwicie się nad nią. Normalna historia, jakieś tysiące. Natomiast mało tego, panie Wardęga, pan jako autorytet moralny przywołuje gościa, który przed chwilą powiedział, że będzie ruchał wasze dzieci, polskie dzieci. Nitro był twoim rozmówcą, panie Wardęga, w tej sprawie. Jak się z tym czujesz? To jest moje pytanie do ciebie, panie Wardęga. Jak się czuję, że Nitro był rozmówcą, w sensie, że był tutaj tak. kiedyś gościem? Tak, był ja twoim autorytetem do sprawy fagaty. Szanowny gość, który jawnie szedł pedofilię. Pytaliście mnie, dlaczego zostawiłem, dlaczego powiedziałem o tym, że rozmawiać na ostatnim kejdżu zadałeś mi pytanie, powiedziałeś, czy to nie jest niestosowne w kontekście Nitro wymieniać Trynkiewicza. Odpowiedziałem tobie, panie Wardęga, że rozmawianie z Nitro o pedofilii, o fagacie, to jest tak, jakby z Trynkiewiczem rozmawiać o potępieniu pedofilii. Koniec, kropka. Jeszcze coś? No to mogę już ja odpowiedzieć? Się pytam, panie Wardęga, pana, dobrze. Panie Wardęga, teraz, jak teraz się pan z tym szanowny czuje? Pan będzie odpowiadał, dobrze? Bo tak byliśmy już na ty, teraz twierdzisz, już mówimy sobie per pan, niech tak będzie. Pozwól mi teraz odpowiedzieć. Dlaczego poruszałem kwestię tego fagaty z Nitrozyniakiem? Z tej racji, że iż Nitrozyniak jest influencerem 10 lat. Znał dobrze Stu, zna sytuację, zna realia. Gdy prowadziłem z nim program Wsiakobusa, postanowiłem, że go zapytam o obecną sytuację na temat właśnie fagaty jednej z topowych influencerek. Nie widzę w tym nic nieetycznego. I ja bym kompletnie nie porównywał mimo wszystko Nitrozyniaka, który gada sobie głupoty, bo często, ja się z tobą zgodzę, gada głupoty. Ja też bardzo szanuję Polskę. Uważam, że Nitrozyniak wielokrotnie przekracza granice. Natomiast porównywanie go i jego wypowiedzi, tak jak mówię, durnych do człowieka, który krzywdził dzieci, jest bardzo według mnie nie w porządku. I uważam, że tutaj trochę poleciałeś za daleko. Jeszcze raz, więc porównywanie dziewczyny, która poszła po łatwy pieniądz, do gościa, który mówi to. Nie, ja teraz mówię, że porównywanie słów Nitrozyniaka z live'a. To jest kultura wypowiedzi według ciebie. Zobacz, ja coś mówię, jest niesłuchany. Ty słuchasz mnie, nie? Ty wiesz, że przegiąłeś, nie? W którym momencie przegiąłem? Nie wiesz. Ty wiesz. Jeszcze raz. Widzę, że nie wydobędę z pana Wardęgi normalnej, honorowej odpowiedzi. Jacku, co się wydarzyło, że przeszliśmy znowu na perpa? Czym ci zawiniłem? Jakimś uczynkiem, słowem, zaniedbaniem? Rozmowa z Sergiuszem. Daj mi skończyć jedno zdanie. Czyli ja mam do mnie pretensje, że do Psiakobusa zaprosiłem Nitrozyniaka i go pytałem o bieżące wydarzenia? Że go pytasz o fagatę w kontekście jakiejś banalnej historii. Robicie z tego jakąś nieprawdopodobną historię, a gość mówi takie rzeczy. Ja się pytam, jak się z tym czujesz? Ja ci już moje stanowisko przedstawiłem.
A ja powiem ci, dlaczego twoje stanowisko jest takie pseudodyplomatyczne. Ponieważ jesteście powiązani i biznesowo, i koleżeńsko. Dobrze, dlatego. W jaki sposób jestem powiązany z nitrozyniakiem biznesowo? Jedyna rzecz, to dopiero po tym psiakobusie wypuściliśmy jedną koszulkę i to już jest zakończone. Aktualnie nie mamy żadnego powiązania. Było, a się rozpłynęło. Rozpłynęło się, no widzisz. No to może, słucham, twierdzisz, że jesteśmy powiązani biznesowo. Nazwałeś przed chwilą, panie Wardęga. Dobrze, na Cage'u prosiłeś, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Proszę ciebie o konkret mojego powiązania biznesowego z nitrozyniakiem, Sergiejem Gorskim. Masz konkret. Nazwałeś przed chwilą przed milionami osób typa, który jawnie mówi, że będę RU wasze dzieci, Polacy, nazwałeś go influencerem, czyli człowiekiem wpływowym, osobą, która nosi pewne treści. Jak powiedział przed chwilą Tejkwan, powiedział ten drugi, Franio. Ale Jacek. Nie, jakie to jest straszne, poczekaj, daj mi skończyć zdanie. Dobrze. W kontekście znowu fagaty, bo się znęcacie nad tą biedną dziewczyną, znowu w kontekście fagaty, o jakie to jest niemoralne, bo jakby moja córka oglądała taką fagatę, jakby się z tym czuła. A ja się pytam, jak się czują rodzice, którzy mają tolerować to, a ty takich gości wspierasz, nie mówię o tym jeszcze o tym drugim, o tym szwagrze, o tym Tejkwanie. Gościa, który jawnie szerzy pedofilię. Dobrze, już odpowiadam, bo zaraz pozapominam pewnej kwestii. Szerzy też nienawiść do własnego kraju. Już ci mówię, tak jak mówiłem. Uważam, że nitrozyniak wielokrotnie przekracza granice i nie powinien się w ten sposób wypowiadać. Natomiast dlaczego go nazywam influencerem? Chciałbym przypomnieć, że ty siedząc tutaj na kanapie również go nazwałeś influencerem, bo powiedziałeś, że ma wpływ na młode pokolenie i to był twój przytyk do niego, że jakim prawem taka osoba... Ty go nazwałeś influencerem. Ja słuchałem, nie, gdy mówiłeś. Nie imputuj mi rzeczy, których nie mówiłem. Ja stwierdziłem tam faktycznie, że ma wpływ i to jest straszne, że ma wpływ. Tak, ale ma ten wpływ. Wpływ, a gdy ma ten wpływ, ja tutaj nie mówię, czy to dobrze, że ma wpływ, czy to źle, że ma wpływ. Ja tutaj mówię, że ma wpływ. Czy nitrozyniak ma wpływ na ludzi? Oczywiście, że ma. Jest to osoba, która może będziesz zły, ale sprzedała jedną z większych ilości pay-per-view. Więc czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, czy się wkurzamy, musimy zaakceptować, możemy z tym walczyć oczywiście, ale nie możemy teraz zaklinać rzeczywistości i mówić, nitrozyniak nie jest influencerem, on na nikogo nie ma wpływu. Ma wpływ na ludzi. Możesz się wkurwiać o to, ja też się mogę, ale takie są fakty, a z faktami nie będziemy walczyć. Ty się wkurwiasz? Bo pytałeś, mogę, postawiłeś znak zapytania. Wkurwiasz się po tym, co usłyszałeś? Bo to nie jest dla ciebie nowa treść. Ja nie jestem widzem nitrozyniaka, nie słucham jego wszystkich streamów. Natomiast ja z nim rozmawiałem nawet w psiakobusie, że uważam, że czasem powinien się ugryźć w język. On twierdzi, że to jest żart. Ja tego nie kupuję, że można sobie żartować ze wszystkiego. Uważam, że takie tematy powinien sobie darować. Ale ja nie jestem raz, jego ojcem, ja nie kieruję jego życiem. Tak funkcjonuje. Panie Wardęga, z namiętnością godną lepszej sprawy zajmujesz pan czas o jakąś fagatę, robicie dramę na, nie wiem, na całą Polskę. A dlaczego nie zadajesz sobie trudu, mając kanał wpływowy komentery, skomentowanie typa, który mówi, że... Giga czas. Rucham dzieci cały czas, giga czas. No? Jacku, myślę, masz kanał komentary. Słucham? Masz kanał komentary. Czyli zarzucasz mi, chciałbyś mi wybierać tematy. No to ja ci już tłumaczę. Brawo! To ciebie zajmowała sprawa fagaty. Zajmowała cię sprawa... Zajmują cię pierdoły. Ale z dziwnych przyczyn pomijasz temat tak obrzydliwy, tak ohydny. Ja ci powiem dlaczego. Z kunktatorstwa i z ostrożności. Nie zgadzam się z tym. Wielokrotnie tematy nitrozyniaka były poruszane w przestrzeni publicznej. Natomiast zawsze kończy się tym, że on twierdzi, że jest to tylko konwencja, że jest to jakaś koncepcja jego, w jakiś taki sposób wytworzył taką postać i że on tak na poważnie nie uważa. I jak można z tym walczyć? Tak twierdzi. Tak jak ja mówię, nie popieram słów nitrozyniaka. Uważam, że może mieć, mówiąc takie słowa, zły, negatywny wpływ na swoich widzów. I on to doskonale wie. Rozmawialiśmy o tym w psiakobusie. Natomiast to nie jest tak, ja wiem, że ty sobie wykreowałeś mnie, że ja mam jakiś niepowtarzalny i w ogóle nieporównywalny wpływ na branżę. Ale tak nie jest. Ja nagrywam na ludzi filmy, oni dalej funkcjonują.
Oni Trozyniaku wielokrotnie opowiadałem na live'ach, co o tym myślę. Zobacz, teraz ty przedstawiłeś, co uważasz o Nitrozyniaku. Wejdź sobie później i sprawdź, jaki jest odzew ludzi. Ludzie gdzieś tam kupują to, że to jest jego wchodzi w jakąś konwencję. Tak funkcjonuje. Czy ja uważam, że to jest dobre? Nie uważam. Uważam, że powinien jednak się ugryźć w język, jeśli chodzi o takie sprawy, że warto najechać Polskę czy coś takiego, bo też się z tym nie zgadzam. Wiele osób przelało krew za nasz kraj i uważam, że jest to dla nich krzywdzące. Z tego, co ja wiem, bo ja go pytałem o to, bo sam powiedziałem, że to było nie na miejscu w tamtym momencie, to on powiedział, że on dostał pytanie 20 razy, odpowiedział na nie krytycznie, dostał 21, wkurwił się i odpowiedział na zasadzie weź spierdalaj. I wiesz, to jest nieprawda. To jest nieprawda, w takim razie przytoczę całą wypowiedź, gdzie nazywa Polskę kurwidołkiem, która jeszcze powinna być najechana od zachodu przez Niemców. Jeszcze coś? Przytoczę całą wypowiedź przytoczę. No dobrze, skoro ja się tutaj... nie chcę szwagier, tłumaczyć, jak działają szwagier, i... szwagier, skoro mi insynuujesz, że pociąłem, to ja ci szwagier udowodnię, że nie pociąłem. Tyle. No nie będę tego tłumaczył, serio. No dobrze, Jacek, okej. Okay. Ale dobrze. Bronisz tego... Nie, to dobrze, jeszcze jedno, bo wy tak zwani influencerzy bardzo chętnie śmiejecie się z osób, z rzeczy, bardzo chętnie, ale bardzo, ja lubię sarkazm, ja bardzo lubię ironię, ale dziwnym trafem, i tutaj patrz, szwagier, jakoś ironia, która uderza w was, co znaczy szwagier? Co znaczy szwagier w tym zestawieniu? Ty powinieneś wiedzieć, ile ty przyoszczędziłeś na alimentach. Ty w sumie powinieneś go poklepać po plecach tego. Sorry, mówię teraz otwarcie. Nie będę rozmawiał z tym człowiekiem. To jest dla mnie obrzydliwe. Jeżeli chcecie, żeby był na linii, niech będzie. Ja na nic nie odpowiadam. Kurwa, są granice. Ja nie mam ochoty w tym uczestniczyć i tyle. Nie chcę tego słuchać. A to słuchać będę, mimo wolny, ale nie wchodzę w tą debatę. Dobrze, nie robię tego. Sparłeś z niewieściałego Nitro, a teraz do rzeczy. Bo bardzo się śmiejecie ze wszystkich świętości, między innymi z papieża. Coś się dzieje? No co, będziemy czekać, aż jakieś do fragmentu puszczane? Nie, no ja w tej chwili w tym filmie miałem zawieszone punkty. No dobrze, ale powiedziałem, ja też się... nie będę, no nie... Ale dobrze, ale Jacek, posłuchaj. Stary, insynuujesz... że ja rzekomo zrobiłem na dziecko koledze. Mamy się chyba... Cześć, nie wypowiadać. Cześć, nie wypowiadam. Radio, śmiej się! Przecież to jest takie śnieczne! No czemu się nie śmiejesz? No dobra, no to się śmieje, no to jest to zabawne. Okay. Dobrze, ja bym... Ale wiesz jaka jest różnica? Że w momencie, w którym ktoś sobie zażartuje z ogółu, to nie ma osoby pokrzywdzonej. W tym momencie jest dziecko, które jest kurwa pokrzywdzone. No sorry, no jest pokrzywdzone. Nie tylko dziecko, ale też kobieta, która nie jest zaangażowana w całą sprawę. Sandra nikomu nic zawiniła, a jest to kurwa wciągana w bardzo chamski, nieładny sposób. Rodziny w ten sposób się kurwa nie atakuje. Tak jest moje zdanie. Ale ja nie atakuję niczej rodziny. Dobrze, przepraszam, to ja to źle zrozumiałem. Ja bym chciał zadać pytanie. Pamiętam jak kiedyś... No słucham ciebie jeszcze, Jacek. Jeszcze jedno, panie Wardęga, a propos świętości, a propos tego, kto jakie rzeczy traktuje jako świętość i z czego się można śmiać, a z czego nie. Oczywiście, granica jest bardzo szeroka, śmiać się można prawie ze wszystkiego. Tylko jak podkreśliłem, tak zwanych influencerów nie śmieszą żarty, które są w ich kierunku skierowane, ale bardzo śmieszą tych, w których kierunku oni je kierują. No to ja bym zażartował sobie z Sergiusza, a nie z jego dziecka. Ale ja teraz mówię, ja czekałem, aż się wypowiem. Ja bym chciał, dobrze, i od razu Jacek mówię, zadaj pytanie, ja zadam tobie jeszcze jedno i na tym skończymy. Ja bardzo bym chciał, żebyś teraz skomentował, oczywiście to ty już rżałeś zresztą, ja wiem, bo widziałem ten materiał, jak ty to komentowałeś na swoim streamie, szwagier, jak Nitro insynuował i wprost pomawiał papieża Jana Pawła II o pedofilię. Czyli papież leci chować dzieci. Odnieś się do tego. Czy to jest takie śmieszne? No pośmiejmy się razem. Pośmiejmy się, przecież można się śmiać ze wszystkiego. Ha, 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 ha. Nie, no ale na poważnie się odnieś i będzie. No ale no co mam powiedzieć? No jakby powiedziałem, że okej, są różne żarty, ale dla przykładu w 13 posterunku śmieli się, nie wiem, był rasizm, były śmiali, żarty rasistowskie. Śmiali, dobrze, jak jeszcze raz? Śmiali, nie śmieli. Śmiali, dobrze, przepraszam, śmiali się. Śmiali się z rasizmu na przykład, śmiali się z osób nie tylko czarnoskórych, ale też Azjatów. I czy w tym momencie, nie wiem, osoby czarnoskóre są zaczepiane na polskich ulicach, zabijane, czy chuj wie co? Nie, była to konwencja żartu. Jednemu się podobała, drugiemu nie. Były też różne skecze w telewizji, ty jako ten mądry, które działały na podobnej zasadzie, no.
case'y w telewizji, czyli insynuowanie papieżowi pedofilii, wprost oskarżanie o pedofilię, to jest case, to jest porównywanie, ty mówisz, to czemu tak spłycasz, bo masz takie zadanie, żeby spłycać, bo jesteście podzieleni, ten dobry i ten zły. Ja się pytam wprost, odnieś się do pomawiania papieża o pedofilię i powiem ci tyle. Masz szczęście z tym twoim Siergiejem, że mieszkacie w Polsce, bo gdyby to było w Iranie, gdybyście w ten sposób pomówili Ajatollaha, to obcięliby wam języki. Macie szczęście, że mieszkacie w Polsce. No dobrze, no to w takim razie jestem szczęściarzem. Dobrze, no teraz ja zadam pytanie. Finalnie. Pamiętam konferencję... Ale coś ci... Czekaj, jeszcze jedno. To teraz nie pytanie, tylko stwierdzenie. Coś ci Tejkwan Minka zrzedła, a taki jesteś rozchachany od ucha do ucha zawsze. Zrzedła mi Minka, bo tak szczerze jest mi przykro, że muszę słuchać tej rozmowy. Od początku wiedziałem, że to tak się skończy. Ja powiedziałem, że nie chcę mi się tłumaczyć i rozmawiać. Ja tu przychodzę prezentować siebie, a nie Sergiusza. No, irytuje mnie to. Poza tym, jeżeli ktoś przez telefon insynuuje mi, nie wmawia mi wręcz, że nie płacę alimentów i jestem ojcem syna swojego kolegi, no to sorry, ale... Nie mamy o czym dyskutować nawet, to jest żałosne. Mieliśmy taką umowę z pańskim synem, że on, podejrzewam, że też pan, takich głupot mówić nie będziecie i zadziała to w dwie strony. Ja też na wasz temat wtedy wypowiadał się nie będę. Natomiast jeżeli wy insynuujecie, że ja jestem ojcem Nikodema, to siłą rzeczy, jak ktoś zadaje mi pytanie takie na streamie, to ja się kurwa muszę do tego odnieść, żeby to wyprostować. Postujemy, domykamy temat. To są materiały z wykopu, które ja udostępniam. Dobrze, okej. Bardzo ciekawy argument. To jeżeli ja... Dobrze, Jacek, jeżeli ja teraz udostępnię na twój temat. Wy się możecie śmiać z papieża i obrzydliwie go pomawiać o pedofilię, a nie można się śmiać materiału z wykopu? A dlaczego? Dobrze, to teraz ja ci zadam pytanie. Ale pan zadzwonił i stwierdził, że alimentów nie płacę. Kurwa, na litość boską. To teraz ja zadam pytanie. Czy jeżeli ja nagle specjalnie spuszczał, że to sugerował. No nie, to było stwierdzenie. No nie, sugerował. Żarcik taki! Okej, żarcik taki. No dobra, w takim razie żarcik, fajnie. No to dobra, no to był to żart. To nie mówił Jacek, ale żarty nie każdego bawią i ten konkretny żart mnie nie musi bawić. Dziękuję. Dobrze, ja bym chciał dotknąć kilkoma pytaniami tą dyskusję. Czy jeżeli bronisz się, Jacek, tym, że ktoś to napisał, ty tylko udostępniłeś, to jeżeli teraz ktoś napisze mi na twojego syna albo kiedyś wnuka, bo twój syn będzie miał dziecko i jakieś głupoty na temat twojego wnuka mi napisze, totalnie jakieś obrzydlistwa i ja to udostępnię u siebie. Czy ty wtedy kupisz to tłumaczenie, że Jacek, kolego, ja tylko udostępniłem? Słabe to jest, ale ja widziałem zdjęcia zestawione tam było ze zdjęciami i te zdjęcia mnie przekonują. Uznałem, że to śmieszne. To akurat zdjęcia to w takim razie my też znajdziemy zdjęcia podobne i stwierdzimy, że jest to idealny dowód i tak właśnie kurwa jest. Przekonało mnie. Jacek, to. Ale uważasz, że to nie jest przekroczenie granicy, że naprawdę... okej, z nitrozyniakiem dobra. Możesz nienawidzić tego nitrozyniaka, ale co jest winny jego syn? Przecież on pójdzie do przedszkola. Jego rodzice pokażą, nie wiem, rodzice jego kolegów pokażą tego Cage'a i gdzieś wtedy będzie dokuczany mu. Tak wam nie uważasz, szkoda. Że przekroczyłeś granicę? A tu cię mam spryciarzu, panie Wardęga. To tobie szkoda domniemanej ofiary jednego dziecka, a nie szkoda ci milionów katolików, którym serca krwawiły, gdy Nitro i ten drugi Tejkwan poniżali papieża i nazywali go pedofilem. Tu nie zabrałeś głosu. Ty hipokryto skończony. Ty widzę, już się przygotowujesz do tej Bardęga. Kampanii ostro, tak jak Komorowski widzę, masz panie suflera Bardęga. Tam za plecami, który podpowiada. Panie Wardęga, pan przykłada rękę do demoralizacji. Do demoralizacji. Okej, bardzo dziękujemy za twoją opinię. Domknijmy tym wspaniałym właśnie podsumowaniem mojej działalności internetowej. Dziękujemy za telefon, Jacek. Cześć. Mateusz, czy ty nie masz w ogóle...